Jesteśmy na żywca, już to widać. Znów dwoje osób nas ogląda. Mamy czkawkę, jakby to powiedzieć, techniczną. Zaczynamy jeszcze raz. Tym razem przezornie nagrywając materiał offline'owo również, czyli będzie on opublikowany jeszcze ponownie, tak czy siak, z kanału YouTube'owego. To jest tak zwana 48-godzinna kwarantina. To podsumowanie webinaru dotykowego. Michał, wspomnij mi jeszcze raz, w jaki sposób ty znalazłeś te reperkusje w sobie i w swoim życiu. Reperkusje pojawiły się natychmiastowo. Natychmiastowo po webinarze następnego dnia no, dosyć mocne ciosy od życia, że tak powiem, i od jakichś zdarzeń. No i to, co ja sobie za chwilkę jak gdyby przeramowałem, mówię, o kurczę, dlaczego to się tak dzieje? Nie? Dlaczego to tak, wiesz, tak szybko i prędko przychodzi od samego rana i dlaczego z taką intensywnością? No i tak jak mówiłem wcześniej, było to danie się dotknąć, czyli to były dotkliwe dla mnie sytuacje, to było coś, gdzie balansu brakowało, gdzie ktoś wywierał dosyć mocną presję, byli to tam jakieś budowlańcy, że tak powiem, no, ktoś z kim się tam ugadywałem na różnego rodzaju rzeczy i te sytuacje były bardzo, bardzo intensywne w porównaniu do tego, co działo się, nie wiem, przez ostatni miesiąc. I mówię, o kurde, co to jest, nie? Dlaczego taka weryfikacja? I no tak jak to jestem ja, to jest ten ktoś, kto chciał mnie dotknąć, to po prostu było bardzo mocno, ja czułem się bardzo mocno dotknięty, tak? Czyli tak jak robiliśmy to podczas webinaru, tak jakbym był bardzo, na bardzo mocnym odbiorze tych sygnałów. W pewnym sensie mówię, no to zaraz, jeżeli tak to jest, to trzeba się pobawić tym. No i wykorzystywałem nawet to, co żeśmy robili podczas webinaru, czyli zacząłem sobie, stojąc sobie w tych sytuacjach, pracując sobie po prostu w neuroświadomym ruchu, prowadzić pewnego rodzaju dialog pomiędzy dotykanym a dotykającym, ażeby znaleźć właśnie to coś, co jest w środku, tak? Czyli ten balans i zupełnie go wręcz wyłączyć, tak? Wskoczyć w to połączenie. Nikt nie jest dotkniętym, nikt nie jest dotykającym. Ta sytuacja jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju istnieniem i tyle, tak? I mój stosunek jest do niej neutralny. No i to, co ciekawe, faktycznie przynosi efekty. Muszę powiedzieć, że będę to ćwiczył i praktykował dalej, bo wydaje mi się, że to może być bardzo fajne rozwiązanie, ażeby szukać tej drogi środka, w szczególności w sytuacjach, gdy napór jakiejś intensywności, napór jakiejś decyzji, napór czyjś lub nasz, bo w drugą stronę my możemy być za bardzo dotykający, tak, nie wiem, przestrzeń, a gdy ten napór jest za duży, to po prostu spróbować sobie wskoczyć w ten dywan, który jest pomiędzy dotykającym a dotykanym, tak, żeby ten przepływ, no właściwie, żeby ten przepływ był niemalże, no, żeby on był obecny, ale żeby nie wywoływał w żaden sposób szarpania i w lewo, ani w prawo, tak. No właśnie, przede wszystkim zauważyłem bardzo silnie, że tak jak ty już zdążyłeś to inaczej powiedzieć, praca z dotykiem neuroświadomym jest uzmysłowieniem, a nie tylko wyjaśnieniem, nie tylko zrozumieniem, ale przede wszystkim ucieleśnieniem idei czegoś takiego jak wytwarzanie granicy, stawianie granicy, istnienie granicy, więc zrozumienie komfortu przestrzeni, komfortu pilnowania własnej przestrzeni, ale też w sposób jakiś instynktowny, spontaniczny, a nie wyuczony, nie przeintelektualizowany, nie racjonalizujący. I tutaj to bycie yin yang, czy ani yin, ani yang, czyli bycie okazuje się nie być rozmydloną nijaką, prawda, taką. Tak, okazuje się, że znów nasza transmisja została przerwana, więc nagrywamy to dalej, jedziemy offline. Czyli ani bycie takim yin yang, ani yin, ani yang, czyli taką właśnie strukturą, która nie jest ani biała, ani czarna, ale jednocześnie zawiera sobie wszystko, ale też nie jest nijaka. To jest najważniejsze, bo odczucia są intensywne, jakość w tym jest mocna, obecność jest potężna, więc w żaden sposób nie mamy do czynienia z tego rodzaju ograniczeniami, które, no, czy wydawałoby się, powstają, kiedy coś jest wypośrodkowane i zrównoważone. Tutaj okazuje się, że równowaga nie jest osiąganiem punktu średniego pomiędzy elementami skrajnymi, tylko jest byciem w zgodzie na to, że, jak to powiedzieć, że komunikacja zachodzi
w obie strony jednocześnie, ponieważ dokładnie to zostało odkryte w wyniku tej pracy, którą wykonaliśmy, że przepływ neuronalny słuchający oraz sugerujący, prowadzący i prowadzony, że obie te informacje przepływały w obu kierunkach jednocześnie i w pewnej chwili zacierała się też świadoma granica pomiędzy tym, co prowadzone, a tym, co prowadzące. I to, co by miało, bo ja zawsze cały czas upatruję w tym wszystkim jakichś zysków dla psychologii. Z jednej strony oczywiście trochę kpiarsko sobie pogrywając z tych przepsychologizowanych, przeracjonalizowanych, takich martyrologicznych wariantów, których ludzie łącznie ze mną bardzo często używali, co bardziej że zysk kolosalny, zysk dla psychologii pojawia się wtedy, kiedy pewne rzeczy, które w ciężkich potach były próbowane, jakby wyciskane, wyterapeutowywane, nagle okazują się po prostu osiągane spontanicznie. Nie powiedział nikt, że łatwo, bo następstwa przeżywane są w trudny sposób. To też okres integracji, czyli ten przeważający okres, zwłaszcza początkowy okres integracji tej lekkiej, łatwej, przyjemnej pracy bywa trudny i problematyczny. Natomiast nagrodą jest cholerne odnalezienie się we własnym ciele, we własnej strukturze i we własnym życiu. I dodałbym tylko, że jeden z najbardziej upartych syndromów, który prześladowczo wręcz czepia się człowieka jak łajno do buta, to jest taka wieczna gra, będę ofiarą albo będę sprawcą. I psychologia radzi sobie z tym średnio, to znaczy bardzo dobrze to definiuje, świetnie to nazywa, ale kiedy trafia na sytuację realną, życiową, nagle wysypują się tryby i nagle czasami potrafią w ciągu sekundy zajść takie przegrupowania, że niezależnie od tego, jak bardzo terapeuta pilnuje granic swojej pracy, nie wiadomo, gdzie ten granat wybuchnąć i kto z kim się utożsami. Czy zacznie się sam bicować z poczucia winy, że przyłapał się na tym, że jest sprawcą, czy też zostanie o to oskarżony, czy też nagle uruchomi w nim się chęć martyrologii wtórnej, czy też użyje roli ofiary po to, żeby wpływać na inne osoby, czy też w roli ofiary będzie sam siebie gnębił. To jest wieczny problem psychologii, jak sobie z tym poradzić. Jak sobie poradzić z przywiązaniem do tego czarne albo białe. Jestem ofiarą, bo jestem sprawcą, ale tak naprawdę nie wiem, kim jestem. Tu nagle mamy problem bardzo silnie pokazany. Kimkolwiek jesteś w swoim świadomym poczuciu, nie ma to żadnego znaczenia dla tej komunikacji. Nie ma to żadnego znaczenia dla tego, kim jesteś, cokolwiek masz w tym wszystkim. Decyzja podejmowana jest przez ciebie i właśnie w nieświadomości, w pracy neuroświadomej znaczy, widać gdzie. Widać, gdzie ty podejmujesz decyzję, że jesteś prowadzący prowadzony albo prowadzony prowadzący. Czyli tak naprawdę tu już okazuje się, że to nie sposób, w jaki z innymi rozmawiasz, staje się kwestią do rozwiązania, lecz tak naprawdę z kim chcesz to robić i czy w ogóle opłaca ci się to robić. To są zupełnie inne warianty. Dlatego cały czas zresztą obsesyjnie wracam do tematu, w jaki sposób można sprząc psychosomatyczne i psychologiczne następstwa pracy neuroświadomej, gdzie właśnie tu, zwłaszcza w temacie pilnowania granic oraz rozwiązania schematu ofiary, to praca ma kolosalną przyszłość, co zresztą widać po moim przykładzie, gdzie ja miałem w tym kierunku bardzo silne odpały i mogę się temu przyjrzeć po raz pierwszy, nie wiem, czy nie po raz pierwszy tak naprawdę, ale chyba rzeczywiście poza koniecznością racjonalizacji tego oraz używania kogokolwiek jako lustra. Zgadza się. Dla mnie po tym webinarze jeszcze kilka takich, wiesz co, przemyśleń przyszło. Zobacz, że w tych wszystkich religiach, weźmy taką, tak, módlmy się, weźmy mnichów, którzy trzymają sobie w rękawach ręce założone, weźmy sobie kwiat lotosu, weźmy sobie, przeróżnego rodzaju, wiesz, mudry i tak dalej, i tak dalej. To wszystko opiera się o dotyk, jakby nie było, tak? Czy tu masz styczność, czy w rękawach, czy w lotosie, czy robiąc jakiekolwiek działania. I teraz dla mnie przyszło coś takiego, mówię, kurde, może gdzieś w głębi ci mnisi, czy ktokolwiek to, wiesz, to praktykuje, byli tak naprawdę tego uczeni, wiesz, czyli tego dotyku takiego, żeby on był i z jednej, i z drugiej strony, tak naprawdę chodzi o to, żeby on był, on po prostu był, tak, i odnalezienie tego środka pomiędzy dotykanym a dotykającym. To jest niesamowicie
niesamowicie, według mnie, centrujące, mógłbym powiedzieć, balansujące, używając tutaj nomenklatury, może akupunkturowej bardziej, balansujące, jeżeli chodzi o to wybicie z równowagi, tak? Już nie jesteś przechylony i lecisz na prawej nodze i próbujesz jakoś sprostać tej sytuacji, skacząc tylko na prawej, nie jesteś na lewej, nie, czy dajesz się dotykać, czy jesteś przepychany, tylko nagle, o kurde, mówisz, mam dwie nogi i sunę, tak, i po prostu się przemieszczam. Więc no, dla mnie dosyć duży przeskok, szczerze mówiąc, po tym łabie. Nie spodziewałem się, że aż tak jak gdyby będzie do niego do wyciągnięcia aż tyle, raz, że wniosków, a dwa, obserwacji, które prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze zarezonują w przyszłości. No właśnie. I ciekawa sprawa, prawda? Czyli deszyfrujemy coś, co jeżeli stosujemy w jakimś tam mistycznym, uduchowionym, nie próbując sarkać czy sarkazmować wariancie, to możemy utkwić w mitologii na temat pewnej gestykulacji, czy za bardzo się uderzyć w symbolikę. A jeśli uderzymy w symbolikę, to później zaczniemy to racjonalizować, a później zaczniemy to obalać i potem zaczniemy się albo się na to zakuwać obsesyjnie, albo zaczniemy to potem tępić w sobie, bo nas to wkurzy. Tymczasem tak naprawdę cała sprawa jest dosyć prosta. Ruch wykonany w formie przekazu, informacja przepuszczona, zamknięty obieg elektryczny, dwukierunkowy obieg informacji. To wszystko dzieje się na bardzo realnej, medycznie do udowodnienia, bardzo fizjologicznie normalnej platformie. To, czy to ma inne warstwy i wymiary, no trudno na obecną chwilę fizjologicznie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Może praca neuroświadomia podniesie naszą percepcję na jeszcze kilka wymiarów, skoro odkrywa te kilka wymiarów przez sam fakt używania kciuka przeciwstawnego chociażby. Natomiast tutaj, no właśnie, kiedy ten kciuk zaczyna się komunikować z drugim, albo kiedy zaczyna komunikować się z całym wachlarzem możliwości, jaką jest jego przeciwległa koleżanka, nagle dostajemy razy 5 do potęgi wykładniczej możliwości wykonania tej samej komunikacji i cała logika, możemy ją sobie schować do szuflady, bo tak naprawdę ona już nie nadąża. To jest zapinanie konia do Ferrari wtedy. I najzabawniejsze jest to, że naprawdę można mieć 40 doktoratów i zgłupieć w tym momencie. Tak. Bo jeden z najpokorniejsi lekarze, jednego mamy ze wspólnych znajomych, stwierdzili, że no, nie ma niczego bardziej zaskakującego niż ja tu użyję tego słowa, ale nie lubię go bardzo, pacjent, który zaczyna sam się ze sobą komunikować. No i to bardzo parafrazując, ale no pamiętam tę rozmowę na warsztacie w Mysłowicach ostatnich, gdzie było powiedziane wyraźnie i to powiedział mi, jak powiedzieć specjalista, że ktoś, kto przestaje się uczyć, ponieważ wie, to w tym samym momencie tak naprawdę traci komunikację, traci kontakt ze sobą, a więc no, jest zamknięty na 2-3 opcje. A tu I tym większym szokiem dla niego później jest konfrontacja z tym, że coś tak powszechnego, tak całkowicie codziennego jak dotyk potrafi zburzyć wszystkie koncepcje, na którym dotychczas taki człowiek opiera swój autorytet. No i teraz albo zostanę w tym autorytecie, albo dowiem się w jakiś sposób alternatywnie i do tego, można powiedzieć, w sposób żywy i trwały mogę budować swoje granice i opierać własną ciągle aktualizującą się wiedzę, niezależnie od tego, w jakie dziedziny pracuje. Zgadza się. Wiesz co, no, jeszcze można tutaj, jak już wszedłeś na tą medyczną ścieżkę, można pociągnąć tutaj wątek w takim temacie. Dotyk jest obecny praktycznie w każdej formie fizjoterapii i mówi się nawet o tym, że ten terapeuta ma dobre efekty, bo on coś czuje, że coś ma w rękach, nie? To są ludzie, którzy są po prostu wyczuleni na, wiesz, mogą chodzić do setki masażystów, mogą chodzić do setki fizjoterapeutów i z jakiegoś powodu wybiorą akurat nie tego jednego, tak? Czy tą grupkę ludzi. No i zawsze jest tam coś związanego z tym, jak te dłonie dotykają, jak jest temperatura tych dłoni i czy ten, jak gdyby, wiesz, ta praca z tym ciałem jest taka, jak powinna być. I prawdopodobnie chodzi tu o to, że i ten, który wywiera tą pracę na to ciało, i ten, który odbiera tą pracę, no ta wymiana po prostu pomiędzy nimi jest taka, jak trzeba, tak? Więc będzie się to przekładało również i tu. Ekstremalnym wątkiem tak naprawdę zapomnienia dotyku lub chęci bycia dotykiem lub zapomnienia danego fragmentu
no będzie oczywiście, weźmy tutaj sobie ból na tapetę. No i akupunktura tak naprawdę będzie pewnego rodzaju nauczaniem układu nerwowego, mówię o zdalnej akupunkturze, nauczaniem dotyku. No, on jest zintensyfikowany, on może być nieprzyjemny, ale walczymy z bardzo nieprzyjemnym bodźcem, który to ciało już skoczyło, tak, czyli z silnym bólem, więc dodajemy pewnego rodzaju no, odwrócenie uwagi, powiedzmy, że tak. Ale z drugiej strony cały czas uczymy zintensyfikowanego dotyku, tak, w postaci tej zaaplikowanej igły, która tam buzuje i, no, no i troszeczkę daje temu ciału się zbalansować, można by było powiedzieć. Tak jakbyśmy właśnie szukali cały czas równowagi pomiędzy tym, jak mocno jest dotkliwa ta dolegliwość dla naszego pacjenta, tym, jak można ją wyciągnąć za pomocą pokazania ciału gdzieś indziej, tak, rozproszenia tego, czy zbalansowania tego. Można to zrobić za pomocą igły, można to zrobić za pomocą kłusiania, dotyku, wiesz, obrócenia, no, tego wszystkiego, co robi się w felczku, bez, że tak powiem, ingerencji bólowej, nie? I idąc tylko i wyłącznie tam, gdzie ciało pozwala. I teraz zobacz, jak to jest w prowadzeniu w felczku, że idziesz tak naprawdę za ruchem, który ten, którego masz na stole, nie? Czy na fotelu, tam, gdzie on ci pozwala. Nie ma tutaj napierania typu, a to ja się teraz dotknę, ja ci pokażę, jak to teraz powinien być ustawione, tak, ja się tam ustawię bar, tak, a później ten ci też jeszcze poprawimy i tak dalej, i tak dalej. Ty idziesz tam, gdzie ciało chce być dotknięte i ty idziesz tam, gdzie ta wymiana neurologiczna, ten dywan komfortowo się przemieszcza i tak, i to też może być fajna wskazówka dla tych, którzy pracują z innymi osobami, żeby faktycznie w tym dotyku spróbować znaleźć tą cienką, ten cienki film, który się wytwarza pomiędzy dotykanym a osobą dotykającą. I gdy jesteśmy w tej cienkiej warstwie, której jak gdyby nie ma intencji, ani nie ma intencji odbierania, ani nadawania, wtedy ten dywan neurologiczny puścić i za tym ruchem tego dywanu po prostu pójść. Co jeszcze ciekawego, to co mogę takie dodatkowe ćwiczonko dorzucić w tej kwarantinie z moich obserwacji oczywiście, ale myślę, że i wy możecie mieć fan. Zacząłem się zastanawiać nad czymś takim, co czuje malarz, który dotyka pędzlem po płótnie. Dlaczego o tym mówię i ile to może być tak naprawdę neurologicznej zabawy. Pobawcie się w coś takiego, że cokolwiek będziecie mieli w rękach, jakiekolwiek będziecie wykonywać narzędziem pracy, niech to będzie łopata, mop, nawet i telefon, ale niech to będzie i długopis, spróbujcie w kontakcie być na samym końcu tego przedmiotu, czyli na samej główce długopisu, na samym ostrzu nożyczek, na samym ostrzu szpadla, na samych włoskach szczotki, która będzie zamiatała i próbować sobie, jak to będzie, gdy ta szczotka na przykład przejedzie przez fugę, kafelka, tak? Czy to będzie odczuwalne, czy jesteśmy w stanie dać ten dotyk gdyby gdzieś dalej, tak, i do komunikacji delikatnie przesunąć. Ciekawe obserwacje. Myślę, że to też będzie wątkiem następnego webinaru, bo ten dotyk chyba się nie wyczerpie tak szybko. Nie, na pewno i to też musimy sobie teraz powiedzieć, na pewno chcemy zrobić to po raz drugi. I to jest jednocześnie informacja, że to się będzie szykowało, więc pod tym filmem również możecie wpisywać swoje uwagi i propozycje w kwestii tego, w jakich zakresach ten dotyk potrzebujecie zgłębić, czyli czego się chcecie dowiedzieć na temat tego, jak dotyk w waszym życiu wygląda, jak chcecie, żeby wyglądał, czy też jak uważacie, że wyglądać nie powinien. To zależy, czy macie nastawienie neutralne, negatywne, czy pozytywne do zjawiska, lub takie same, lub w tej kwestii doświadczenia. Każdy z nich jest jakimś rodzajem inwestycji w materiał, który zostanie przygotowany. Więc w pewnym sensie czynicie się tym samym współautorami tego warsztatu, przynajmniej jeśli chodzi o inspirację. To, co przed chwilą Michał powiedział, czyli możliwość kontaktu z końcówką dźwigni, która ma wpływ na to, jak ruch wygląda. To się przenosi bardzo silnie w pracy indywidualnej ze szkieletem, z człowiekiem, układem nerwowym, w momencie, w którym za pomocą prowadzenia chociażby mostka końcówkami palców uruchamiamy cały szkielet, a mamy jednocześnie osiągając u dotykanego wrażenie, że jest trzymany cały, które to wrażenie jest bezsprzecznie warunkiem, aby powstało wystarczające zaufanie układu nerwowego do tej pracy, bo jak pamiętamy wszyscy od dziecka, jeżeli jesteśmy się szarpani za rękę i za rączkę i
ciągnięci, prawda, nie wiem, w jakiś przemocowy sposób za ucho czy za nadgarstek, odciągani od klocków, od zabawy, czy na przykład ciągnięci do gabinetu rehabilitacyjnego, gdzie bardzo nie chcemy pójść, to mamy wrażenie, że ktoś nam, że wisimy, zwisamy i że nie jesteśmy trzymani, że ktoś nas, nas urywa, rozszarpuje, oddziela od części albo tak naprawdę nie wie, jak jesteśmy zbudowani. Ciało słyszy, ten człowiek, który mnie dotyka, nie wie, jak ja jestem zbudowany. W momencie, kiedy czujemy się trzymani całkowicie, czyli mamy wrażenie, że jesteśmy na rękach, siedzimy na plecach, jesteśmy podtrzymywani. No takie wrażenie osiąga się wtedy, kiedy wcale nie musimy tak naprawdę trzymać całego człowieka, żeby to była prawda. Nie mamy dłoni wystarczająco pojemnościowych, żeby dorosłego człowieka tak trzymać. Natomiast takie wrażenie jest osiągane w takim właśnie dźwigniowym przełożeniu, jak Michał przed chwilą powiedziałeś, w kwestii trzymania końcówki ostrza z wrażeniem przełożenia tego dotyku na całość nożyc lub trzymania końcówki tego mopa z wrażeniem przełożenia pracy na całość zjawiska tego narzędzia sprzątającego. I to jest trochę tak, ja nie wiem, ja siedzę teraz w samochodzie, gdzie minimalny, praktycznie milimetrowy skręt kierownicy powoduje, że można zjechać na przeciwległy pas. Gdzie stosujemy tego typu dotyk zabawny wobec maszyn z bardzo dużym wyczuciem. My obsługując codziennie maszyny uczymy się, nie wiem, motocykle, samochody, odkurzacze nawet, czy wózki sklepowe. Zdajemy sobie sprawę, że poruszając się o milimetry, o mikrometry czasami potrafimy odróżnić wtedy, w jaki sposób obsługa tych maszyn i urządzeń i rzeczy staje się bardziej harmonijna i mniej eksploatacyjna dla nich. W tym samym czasie nie potrafimy tego zrobić z własnym ciałem, ani z ciałami naszych bliskich. To jest między innymi to, co się pojawia, kiedy zaczynamy rozumieć, że to jest ekstremalnie ważne, w jaki sposób my rozmawiamy z ciałem, nieważne czyim. I co istotne tak naprawdę, no tu docieramy do punktu zrozumienia, jak daleko dla naszej nieświadomości może sięgać przemoc. Ona wcale nie musi być przemocą tak zwaną destrukcyjną, w sensie takim, że ona jest wizualna, abdukcyjna, że widać uszczerbek na zdrowiu. Przemoc przez organizm chociażby dziecka jest odczuwalna jako coś i później no, zakłamywany niejako w dorosłym wieku, to jest w ogóle organizm, wystarczy się położyć na stole w terapeutycznym, chociażby w takim neuroświadomej zabawie, żeby zrozumieć, co nasz organizm rozumie jako przemoc i dlaczego włącza kontrolę, czemu nie chce oddać głowy, czemu nie pozwala dotykać stóp, czemu na przykład najbardziej wrażliwy dla niego obszar to właśnie ten centralny i dlaczego na przykład nagłe ciągłe zmierzanie, docieranie, prawda, plastycznianie, wdrażanie intencji terapeutycznych jest tak czytelne przez dotyk, nawet jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to posiada. To jest zresztą, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie masz intencje wobec terapii, którą prowadzisz, wystarczy, że kogoś dotkniesz. Jeżeli ten ktoś się zblokuje, a ty idziesz dalej, brniesz dalej, to wiedz, że masz intencje, której tamto ciało nie chce. Wy oboje, czyli ty i pacjent, możecie nie zdawać sobie sprawy nawet, że istnieje ta warstwa. Jedno i drugie może myśleć, pacjent gorliwie chce pomóc terapeucie, a więc się poddaje. Terapeuta bardzo chce, żeby ten klient czy pacjent odczuł to i powiedział, że jest dobrze. Jedno i drugie przeszkadza sobie wzajemnie tak naprawdę na poziomie nieświadomym. Napierają. No właśnie, jest po prostu cały czas, jest zerowy dywan. Nie ma tego smaru, nie ma tej warstwy maziowej, wewnątrzstawowej, związanej właśnie z tym obszarem potencjalnie naładowanym, o którym wspominałeś ostatnio, ten dywan pomiędzy dotykowy. No, wielki paradoks fizyki polegający, czy matematyki polegający na tym, że dzielona w nieskończonych przestrzeń nigdy się nie kończy. To, że jesteśmy zbudowani przede wszystkim z pustych przestrzeni, które naprawdę dotyk jest tylko i wyłącznie przekazem informacji, jest wrażeniem neurologicznym. Nie istnieje fizycznie coś takiego jak dotyk. Kolizja, czyli zderzenie ze sobą materii jest w fizyczny sposób nie do udowodnienia, bo tak naprawdę nikt nie wie, w którym momencie stykają się ze sobą cząstki. Natomiast jedno, co rzeczywiście zachodzi, to jest przeskok iskry, a więc wymiana informacji, która mówi, że dotyk zaszedł i to on jest ważny. Czyli dotyk jest komunikacją, dotyk nie jest zderzeniem. Dotyk nie jest kolizją, tak. Nie jest tarciem, nie jest uderzeniem. Ciągnąc wątek komunikacji, zobacz, kiedy są najlepsze tak naprawdę momenty w twoim życiu? Nie? Weźmy nawet spacer z synem. Jest on wtedy
maksymalnie korzystne dla jednej i dla drugiej strefy osoby. Najlepiej się czujecie, kiedy tak, ty nie robisz tego, bo musisz, albo bo chcesz mu na siłę coś pokazać, i on nie robi tego, bo jest ciągnięty przykładowo, albo bo on chce na siłę, tak, cię przekonać do tego, żebyś się poczuł z pasem. Czyli obie strony tak naprawdę wchodzą w pewnego rodzaju rezonans, nazwijmy to jakimś polem miłości, czy zrozumienia, czy kontaktu, które mówi, okej, dobra, ja to robię z zupełnym luzem, bo akurat nie, mam taką potrzebę i ten luz po prostu wchodzi i twój syn to robi przykładowo z zupełnym luzem. No to może się przełożyć na każdą, nie wiem, to się może przełożyć na parę, tak, to się może przełożyć na męża i żonę. Te chwile, w których jedno i drugie płynie, to są te chwile, które są najlepsze, tak? Tak. Nie ma po prostu napierania nie na jedną, na drugą. To jest ta druga prawdopodobnie środka. No. Zobaczymy przy drugim webinarze, jak to poniesie. No właśnie, dlatego że to, co się... No próbujemy tutaj... No my wkraczamy w coś, co, o czym można gadać godzinami i nie ruszyć tego nawet w promilu. Dlatego że mówimy o tym dlatego, że istniejemy w świecie, w którym no, ludzie, jeżeli czegoś nie obgadają, to uznają, że tego nie ma. Gdybyśmy mieli tak naprawdę realnie o tym zasygnalizować, to byśmy tak naprawdę no, złamać zasady kwarantanny albo poprowadzić całą setkę kolejnych godzin pod tytułem dotknij, zobacz, poczuj, w którą stronę idziesz, albo złamać zasady kwarantanny, zebrać wszystkich ludzi po prostu i poprowadzić, nie wiem, godzina za godziną, po prostu dotknij, poczuj, tylko to. Dlatego, że wydaje mi się, że dlaczego jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi? Będziemy bardzo długo, nie wiem, czy kiedykolwiek zajdziemy w inne miejsce, ale ponieważ obserwując za każdym razem, kiedy dotyk jest włączany do pracy, czy to były warsztaty analogowe jeszcze przed epidemią, czy teraz, odzew po tego typu pracy jest zawsze taki sam. Ludzie, którzy uważali, że znają siebie dobrze, siadali w tak zwanym ja-nicze. Siadali w takim kompletnym osłupieniu, a im silniej byli samoświadomi, samoprzeanalizowani, im mocniej mieli taką postawę pod tytułem no ja jestem osobą, która przejrzyście, szczerze i analitycznie podchodzi do własnej osoby, prawda, rzetelnie tutaj pewne rzeczy analizuje, no nie zaprzeczę, jeżeli powiesz prawdę na mój temat, no ale tak, wiem o sobie to. Przeżyłam już tyle tam różnych warsztatów, mam dużą świadomość na temat tego, co się ze mną działo kiedyś, jak to na mnie dzisiaj wpłynęło, jakie są moje preferencje, wiem, jak stawiam granice. I nagle przez 5 minut wszystko, co ta osoba ma zrobić, to dotknąć swojego palca u nogi. I nagle siada i mówi, jakim cudem ja jestem tak kontrolującym człowiekiem. Na przykład przez 40 lat przeróżnych dup pogodzin, na przeróżnych warsztatach i sesjach ustawień, szmustawień, czego tam jeszcze, nie ujmując tym metodą, nie dowiedział się ten człowiek o sobie jednej z najważniejszych rzeczy, że jest kimś na przykład, że jest kimś cholernie kontrolującym i że boi się oddać kontrolę sobie. Ja bym tutaj jeszcze wrzucił coś takiego, że tak naprawdę skóra, jeżeli jesteśmy już na dotyku, skóra, która jest rozwleczona po całym naszym organizmie, reprezentuje cały nasz mózg. Membrane, można by było powiedzieć, tak? Czyli membrana, która zawiera w sobie, nazwijmy również mózgu. No, i teraz tym dotykiem, tym ruchem, tym kontaktem wchodzimy po prostu i muskamy strefy, nazwijmy to zagęszczenia kory, czy zagięcia kory, które wydawało nam się, że z poziomu świadomego mamy już rozgryzione, a tak naprawdę z tego poziomu takiego neurologicznego i no, bardziej cielesnego okazuje się, że w ogóle nie. No właśnie. No, to jest, no i właśnie, cóż, tak samo jak nie, tak samo jak rozmyta jest granica między dotykającym a dotykanym, tak samo sens traci coś, co dla świadomego umysłu jest wszystkim. Czyli czy jestem kimś, kto wie, czy jestem kimś, kto nie wie. Czy jestem kimś inteligentnym, czy jestem kimś głupim.
te pojęcia, które są tak silnie, te oceny, które są tak silnie strategiczne dla świadomego umysłu, dla raptem 10% nas, dla tego rodzaju pracy nie ma żadnego znaczenia. Podobnie zresztą okazuje się, że to, czego tak bardzo obawiamy się w świadomości, że jeżeli zatracimy poczucie granicy pomiędzy dawcą a biorcą, to prowadzącym prowadzonym, to będziemy zagrożeni. To istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi inflacja naszego terytorium, że ktoś na nas, że zostaniemy wymieszani z czyimś polem działania i będziemy podlegać manipulacji. Okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Moment, w którym ja doskonale wiem, w jaki sposób chcę być prowadzony, ponieważ oddaję temu słuchanie. Uniemożliwia prowadzącemu przekroczenie tej granicy. Włącza wszystkie stopniujące się spontanicznie uruchamiane momenty reakcji odrzucenia. Podobnie, jeśli ja w jakiś sposób sam zaczynam emanować zbyt dużą kontrolą w momencie emanowania dotyku, czyli zawężam ten dywan, wychodzę za bardzo do przodu, staję się za bardzo young, ja napotykam opór w sposób naturalny. I przede wszystkim zaczynam się szybciej męczyć. I te rzeczy są przede wszystkim do wyłowienia, chociażby przez ten fakt, że się szybciej zużywamy i trudniej regenerujemy. I to jest już inteligencja naszej nieświadomości. I to się przekłada później na psychologię, i to się przekłada na ergonomię związków, to się przekłada na ergonomię no praktycznie wszystkiego. Dlatego, no cóż, liznęliśmy dopiero początek, ale to było głębokie liźnięcie, uważam. Myślę, że więcej chyba nie będziemy, nie wiem, chyba że jeszcze chciałbyś coś dodać, bo powoli... Co, no, dodajmy jeszcze to, że jeżeli macie jakąś chęć tego rozbudowania tego warsztatu, tego drugiego warsztatu dotyczącego dotyku, to po prostu dawajcie w komentarzach znać, jakie są wasze odczucia, bo być może po prostu gdzieś w tą stronę również pójdziemy, tak? Dokładnie. Dobrze, w takim razie jeszcze dodam administracyjnie, że u mnie i u Michała dostępne są materiały archiwalne z zapisu tego do nabycia, więc piszcie albo na Feldek w kubiku, albo na Uwolnionych od bólu, albo na znak zapytania. Przekażemy, poinformujemy, poprowadzimy i zostawimy was sam na sam z tą informacją, nie próbując robić żadnych guru. Co do informacji, kiedy będzie następny webinar o dotyku, czy będzie on o dotyku, ale chyba raczej na pewno będzie o dotyku, no wypatrujcie znaków, one się wkrótce zmaterializują. Tak. Do zobaczenia. Miłego. Cześć, cześć.